Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad straciła cierpliwość. Rozwiązała umowę z Impreza Pizzarotti, wykonawcą drogi S61 na odcinku Suwałki-Budzisko. Jak czytamy w obszernym komunikacie, wykonawca nie reagował na wezwania, w których inwestor żądał rzetelnej i zgodnej z zapisami kontraktu realizacji budowy. Lista zarzutów jest długa. Wykonawca wprawdzie opracował dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę i taką decyzję wojewoda podlaski wydał 20 maja bieżącego roku. Jednak mimo upływu niemal miesiąca od tego faktu, wykonawca nie wykazał się w odczuciu inwestora właściwą mobilizacją w zakresie przygotowania do prowadzenia robót budowlanych. Nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty, nieskończone też zostały projekty wykonawcze. Przedłożona czasowa organizacja ruchu, umożliwiająca bezpieczne prowadzenie budowy, nie miała wszystkich wymaganych prawem opinii, między innymi policji. Jak zapowiada w swym komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony nowy przetarg umożliwiający rozpoczęcie budowy. Jego przygotowanie i rozstrzygnięcie potrwa kilka miesięcy. Planujemy, aby w tym roku ogłosić się, to znaczy wyłonienie wykonawcy, a następnie jak najszybciej podpisać umowę, żeby, jeżeli to możliwe, nie później jak na wiosnę mógł zacząć pracę pełnym frontem robót. Istotne jest to, że czas płynie nieubłaganie. Minęło już 70% okresu na całkowitą realizację kontraktu, a na odcinku między Suwalską Obwodnicą a przejściem granicznym w Budzisku nie pojawił się ani jeden budowlaniec. Zaawansowanie finansowe kontraktu to mniej niż 2,5%, choć od zawarcia umowy 6 czerwca minęły 2 lata. Zakres robót jest potężny, choć długość drogi to zaledwie 24 km. Jednak należy wziąć pod uwagę, że trasa ma składać się z 2 jezdni po 2 pasy ruchu każda, 2 węzłów drogowych w Suwałkach i Szypliszkach, 1 mostu, 24 wiaduktów i 9 przejść dla zwierząt. Włosi mieli wybudować tę trasę za 605,5 miliona złotych. Kiedy i za jaką kwotę powstanie ten istotny fragment Via Baltiki, trudno przewidzieć. Pewne jest, że do granicy z Litwą nie pojedziemy nową drogą w grudniu 2020 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że uczyni wszystko, aby nie dalej jak do 2023 roku, kiedy kończy się okres rozliczenia środków unijnych, zarówno udostępnić trasę, jak i rozliczyć kontrakt. Natomiast to, jakie będą dokładne terminy realizacji i tym podobne, to będzie dopiero zawarte w dokumentach ewentualnie przetargowych bądź innych związanych z zwolnieniem wykonawcy.